Więc nie ma co czekać. Zaczynamy nagranie, zaczynamy kolejne materiały z Wołodynem. Dzisiaj parę ciekawych, jak zwykle zresztą, tematów. Najpierw jak regeneracja ręki? Od razu sobie od tego zacznijmy. To mam do Ciebie pytanie. Powiedz mi, kto Twoim zdaniem jest bardziej podatny na kontuzję? Osoby początkujące czy zaawansowane? No i no tutaj mamy chyba brak statystyk mam na coś takiego, bo osoby, które w ogóle nie ćwiczą, są równie podatne na kontuzję jak każdy inny. To jest, są przypadki losowe, zacznijmy od tego, nie? Czyli jeżeli nie zdarzą się przypadki losowe komuś, czyli ktoś, no komuś, nie wiem, niebo na głowę nie spadnie, załóżmy, jak to w Asterixie było, to to nic się nie stanie. Większość moich pacjentów, jakich ja przyjmuję na przykład na jakieś rehabilitacje, oni po prostu nie ćwiczą, nie? I właśnie ćwiczeniami wychodzą z kontuzji. Także to nie są oczywiście ćwiczenia na ekstremalnych ciężarach, to są w przypadku większości pacjentów to będzie coś takiego, że wstań, aktywuj pośladki, znaczy bioder, odwodziciela, przywodziciela i zrób 5 minut przysiadów z wagą ciała, nie? Bez żadnych sztangi nawet, tak? Także takie rodzaje ćwiczeń, jeżeli ktoś zachowa codziennie sobie i po prostu plecy go nie bolą do końca życia, a przedtem po prostu byli połamani, nie mogli chodzić. Tak zazwyczaj to są jakieś takie nierównomierne aktywacje mięśni, które są odpowiedzialne za skurcze, później kompensacje i tak dalej, i tak dalej. I oni nie mają pojęcia nawet, co im się działo. Zawsze oni myślą, że im plecy pierdolnęły po prostu, nie? Ale tak naprawdę to są rzeczy dość łatwe do naprawy. I teraz takie kontuzje, gdzie mówimy o naderwaniach mięśni, o złamaniach, o jakichś takich rzeczach, znowu mamy losowe. Czyli no, stoję sobie i ktoś rozłożył, ktoś sztangę rozbiera. Ktoś sztangę rozbiera z jednej strony i druga strona po prostu leci jak taki młot wielki, wali ci po przedramieniu. Zdarzyło mi się coś takiego, na przykład w tył głowy gdzieś tam może walnąć i tak dalej. Mi się zdarzyło parę razy, że ktoś rozbierał sztangę po prostu, nie? I ta sztanga fiknęła i naprawdę mnie walnęła, się odbiła ode mnie, jeszcze w klienta walnęła. Klient, kurde, kontuzję ma, a ja nic. No. Tak się fajnie odbiło po prostu, nie? Także drugim razem z kolei gdzieś tam coś innego się zdarzyło, nie? I ktoś coś zrobił na siłowni, że się możesz poślizgnąć. I więc tym tropem idąc bardziej zaawansowany, będzie miał więcej kontuzji, bo więcej czasu spędzę na siłowni w ciągu życia. A z druga strona medalu jest taka, że znowu to jest losowe. Teraz jeżeli chodzi o sam trening, to myślę, że jeżeli ktoś idzie w stronę bezpieczeństwa w treningu, to nie będzie miał kontuzji raczej. Nie? Jeżeli go nie obchodzi wyczyn, tylko ćwiczy pod kątem takim zdrowotnościowym, że takie powiedzmy przez 2 lata mocniej gdzieś tam przypieprzył, a później już sobie ćwiczy dla zdrowotności tak zwanej, nie widzę powodu, żeby kiedykolwiek miał mieć kontuzję, ale z ignorancji może mieć nadal. Na przykład coś tam za bardzo będzie eksperymentował z szerokością chwytu i ta szerokość będzie rozszerzał, bo coraz lepiej czuje barki, aż w końcu tak poczuje barki, że nie będzie nimi mógł ruszać. No tak, tak jest, zazwyczaj za szerokie chwyty naprawdę często szkodzą na takie brak mobilności, jeżeli wchodzi w rachubę, a tej mobilności oni mogą nie czuć tak, oni po prostu czują barki, nie? Także lepiej sobie skonsultować jakieś zmiany techniki z kimś, kto z boku patrzy, albo z boku kamery sobie ustawić, z przodu, z boku, z różnych kątów i zobaczyć, co coś dziwnego się dzieje, na przykład z tą szerokością na barki. Jest często tak, że po prostu łokcie idą w ten sposób, jeżeli to się zwiększy szczególnie, tak? Bo łokieć powinien być pod nadgarstkiem albo przed nadgarstkiem, no to przy wąskich chwytach jest dość łatwe do osiągnięcia, przy szerokich chwytach, przy dużych gabarytach zawodnika już nie. I wtedy albo na skośnej ławce 70 stopni ktoś by wyciskał i wtedy by miał to przed ramiona znowu w pionie, albo robi sobie taką siłową kimurę, czyli siła działa tak samo jak w kimurze. No to taki przykład po prostu, jest jeden z wielu możliwych. Czyli zawsze wyczyn będzie się wiązał z jakimś czynnikiem ryzyka i zawsze w wyczynie stawiamy na, znowu na zdrowie i na technikę tak naprawdę, ale z dołożeniem takiej intensywności, czy to powtórzeń,
czas skracanie jakieś, czy to ekstremalne jakieś połączenia ćwiczeń, że robimy je za drugim. Jeżeli tak kilka ćwiczeń połączymy jedno za drugim i tracimy praktycznie świadomość, nie, już przy którymś, jest ekstremalna pompa, to ta pompa zmienia trochę trajektorię ruchu, a świadomość z kolei już jest taka zmęczona tą koncentracją, że też być może stracimy koncentrację i na jakimś takim prostym ćwiczeniu możemy zrobić sobie krzywdę. Takich przykładów jest trochę, na przykład zazwyczaj jak słyszę o jakichś kontuzjach, to nie są nawet na maksymalnych ciężarach. Na przykład tam mój bicep zrywałem nie na maksymalnym ciężarze, tylko może na jakimś 90, niecałe procent. Tak, było 300 kg w każdym ciągu. Więc tego dnia na pewno mogłem sobie więcej pozwolić, bo to było moje pierwsze podejście w martwym ciągu na zawodach, tak? Jednak zrobiłem pewną głupotę i zmieniłem chwyt z takiego na taki. A dlaczego to zrobiłem? Było to uzasadnione, to było sprawdzone nawet. Było dlatego, że plecy mnie bolały w ten sposób. To raz, a dwa, przez tydzień ponad sprawdzałem, czy ten chwyt będzie dobry, czy mi coś nie zrobi, się wdrażałem, ale tylko tydzień. No tydzień na 300 ileś kilo to może być rzeczywiście źle, tylko że ja zrobiłem sobie test na 330. Na 330 z bloczków nie było problemu, ale z podłogi jest inny zakres ruchu w ramieniu, a biceps też w ramieniu rusza i zrobiłem takie jakby sobie siłowe jiu-jitsu na sobie. Czyli po prostu biceps jest napięty w tej pozycji i został ekscentrycznie rozciągnięty do tej pozycji. Jeżeli ktoś dobrze rozumie, o co chodzi z funkcjami bicepsa, to nie będzie miał problemu ze zrozumieniem, ale każdy może sobie tak rękę wyciągnąć, supinować i poprosić kogoś, żeby mocno nacisnął i będzie oporował i czuć, jak biceps się naciąga. I teraz właśnie w ciągu mniej więcej te 90 stopni ruchu jest. Z kolei z bloczków może jest 20-30 stopni ruchu, także jest pomijalne te rozciągnięcie ekscentryczne, tak? No i biceps u mnie się troszeczkę skrócił się tak może ponad grubość, no powiedzmy grubość kciuka, jeżeli chodzi o przyczep tutaj porządkowy. Jeszcze mi opuchlizna tak naprawdę do końca nie zeszła, chociaż te wszystkie kolory zeszły już, nie? Nie, dalej jest. Nie mam już przekolorowania, ale tutaj jest jakby taka pusta skóra, załóżmy, i tutaj to jest tak naprawdę opuchlizna. Tutaj z kolei skóra jest cieniutka, nie? I tutaj, no... Nadal jest 50,5 w łapie, a było 52,5 przez to opuchliznę. Wtedy trochę na pewno. Także, no, także masy mięśniowej udało mi się nie stracić, ale dlaczego? Bo ja nawet po przerwie, po zawodach musiałem zapomnieć i po prostu ćwiczyłem i codziennie ćwiczyłem te ramiona. Tylko, że zacząłem od 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, po 20 powtórzeń. W wyciskaniu leżąc już 11 dnia zrobiłem 200 kilo razy 10 na przykład wyciskaniu. Co to było powtórzenie mojego poprzedniego rekordu po prostu na 10 powtórzeń. Tydzień temu w środę 240 wycisnąłem, a dzisiaj w planach jest 250 znowu wycisnąć raz. Nie. Także to w ogóle w wyciskaniu leżąc nie przeszkodziło zupełnie. Nie przeszkodziło zupełnie, co nie? Tak, oprócz jednego, jak było jeszcze takie opuchnięte mocno, to weszła ta opuchlizna na triceps, tak? I tutaj tak skóra była naciągnięta, w ogóle to nie bolało, tylko skóra bolała bardziej, tak? Jakby powięź była naciągnięta i jak opuszczałem, to ta ręka miała tendencję, żeby iść troszeczkę bardziej dołem niż ta, bo się skóra po prostu naciągała, jeżeli tak zrobiłem. Ja nie flaruję aż tak, oczywiście, ale no coś pomiędzy jest. Niektórzy to w ogóle bardzo wąsko próbują łokcie mieć, a to prawda jest gdzieś po środku, prawda? Więc tutaj miałem coś takiego w pierwszym powtórzeniu często, ale już później w drugim nie. Ale to było tak naprawdę pierwsze 3 tygodnie może. Czyli głównie... I jak założyłem opaskę na łokieć, to nie miało to miejsca. Wystarczyło zwykła uciskowa taka szmaciana opaska. Głównym czynnikiem kontuzji u osób zaawansowanych jest po prostu nadmierne przeciążenia, nic więcej. Znaczy nic więcej, oczywiście są... Nie, tutaj po prostu, ja bym powiedział inaczej. Nadmierne przeciążenie każdy sobie może dać, nie? Bo to jest na tyle osobie... O to, że są już ekstremalne przeciążenia, wiesz, bo to jesteś świadomy. Słuchaj, przyszedł facet na siłownię raz, zrobił 20 serii na biceps jego pierwszego dnia i zerwał sobie obie bicepsy.
I jak tu powiesz, że obciążenia, nie? Przecież on 20 kilo. Przeciążenie. 20 kilo, wiesz, no dobra, rozumiem, na jego masę mięśniową, ale no skąd to się bierze? No nie wiem, czy on przedtem, kurde, jakieś miał historię jakichś dziwnych mikrourazów na te ścięgna, czy tam no, bicepsy, nie wiem, ale naprawdę takie historie słyszałem ciekawe, że hej, tak więc teraz Eddie Hall zerwał biceps, tak. Nie wiem, słyszałeś, takie leciutkie, takie niby wziął, uderzenie zrobił, a tak ludzie właśnie zapominają, że biceps nie tylko uginają ramiona, ale jeżeli robisz łączenie przodem, zachwytem, to być może się tam za bardzo nie udziela, ale już tak, już się zaczyna oddzielać, chroni to barki za to. Czyli jeżeli masz problemy z barkami, to zamiast tak robić, trzeba tak unosić przodem, ale za to biceps też będziesz ćwiczył. Raczej nie zerwisz te bicepsa, ale ja właśnie w ten sposób sobie zerwałem te bicepsa, bo to było 300 kilo, a nie sztangielka 20, tak? Z kolei taki ruch jak w rozpięce, coś jak Eddie Hall zrobił, takiego capa, to znaczy to nie był taki brzydki cap oczywiście, nie? Bo to tak wyglądało w miarę szybko i zgrabnie jak na jego gabaryty, ale to też angażuje mocno biceps i w momencie uderzenia biceps próbuje uchronić łokieć przed przestrzałem, bo to bokserzy nazywają przestrzał, jak przeprostują łokieć. No i ten biceps się tak mocno napił, żeby się łokieć nie połamał, no miał albo połamany łokieć, albo oderwany bicepsie, tak? No to poszło na biceps akurat. I on teraz zwala minę na czasy Strongman. Kiedy były te czasy Strongman, za przeproszeniem, to ja nie wiem, ale w boksie już nie jest pierwszą osobą, która sobie zerwa na bicepsy w boksie. Szczególnie jak ktoś ma duże te bicepsy i silne, no to one mogą naprawdę na siebie dużo przyjąć, nie? One próbują chronić te łokcie. Pamiętam takiego mam kolegę, któremu też naprawiałem bicepsy po operacji i też w boksie sobie zerwał, ale ma ramiona no niesamowite, mógł być zawodowym kulturystą, żeby nie dożył, ma za szerokie biodra. Ma genetykę, no wygląda jak był kulturystą takim konkretnym, tylko że ma po prostu taką budowę szkieletową, może nie za bardzo, a nawet nie koksuje pomyć. Więc były czasy, kiedy koksował, to już w ogóle był monstrualny, tak? Niesamowitą genetykę ma, tak, patrzysz na ramiona, zazdrościsz i sobie nie wierzysz, jakim cudem tak, ktoś takich, o takich stawach grubych, o takiej budowie, nie, taki genetycznie stworzony do, nie wiem, ciężkiej halówy, uderzył po prostu po nerach komuś raz i dwa bicepsy poszło. To podobnie jak do Ediego, co nie? Tak samo, te same założenia. Tak, to jest takie bardzo, bardzo właśnie, no, musimy to nazwać losowymi zdarzeniami. Zobacz, Tom Martin na przykład, który tutaj u mnie pracuje, on zerwał sobie koniuszczek tutaj kości, triceps pociągnął z taką siłą, że kość się łamała. Czyli nie ścięgnął tricepsa, tylko kawałek kości łamał. Jak? Pojechał do Miami na takie zawody dla zawodowców. I w pierwszym podejściu wziął 380 przysiadzie, w drugim podejściu wziął 402,5. Tak mocno się spiął, jakoś trzymając tą sztangę, że mu triceps oderwał kawałek kości. I to jest taki freak accident, bo o tym się w życiu nie słyszało i pewnie się nigdy nie usłyszy. To jest freak accident tak zwany, czyli taki kurde... No i bardzo, bardzo długa rehabilitacja mu po tym wyszła też. Chociaż no, nawet nie poszedł startować więcej, bo... Tylko tak sobie mięsień ćwiczy bardziej teraz. Teraz jest takim na połowę kulturystą. No to autentycznie, jest. Słucham? Spory jest Tom. Tom spory jest. No jest duży chłop. Tak. I jest całkiem dobrze dorzeźbiony tak przy okazji. On nigdy tam za dużo tłuszczu nie łapał. Także nie sądzę, żeby tam startował w kulturystyce, bo to też ma może takie dziwne jakieś w psychice coś, że na przykład koszulki nigdy nie ściągnąć. No niektórzy tak mają po prostu, wiesz, jakiś kompleks i nie chcą się pokazywać. No pryszcze jakieś tam były kiedyś, wiesz, były. Wiesz, tak naprawdę za bronzerem tego nie widać za bardzo. Andrzej, drugie pytanie, w sumie właściwie drugi temat, który no nie do końca chciałem poruszać, ale trzeba, no bo to jest jednak część każdego sportu wyczynowego, siłowego, czyli środki doping w trójboju.
Wiesz, mam zero oporu mówienia o takich rzeczach, tak? Tylko się staram na tyle niedużo powiedzieć, żeby nikomu się nie zrobiło coś takiego, że oni skopiują to, co ja zrobiłem. Tak, właśnie ja nie chcę, żeby to było... Że nie będę o dawkach za bardzo mówił, chyba że powiem o małych dawkach. Nie, nie podawajmy dawek, tylko po prostu jakie środki są używane, może lepiej, w jakim okresie, kiedy się je odstawia, ale raczej nie mówmy, bo to nic nikomu nie da, tak jak mówisz. To tak jakby ktoś zaczął brać tyle, co ja biorę po 8 latach przygotowań, wiesz. Także to... Tak. Więc słuchaj, przede wszystkim to chciałbym tylko jeszcze napomnieć, że na moim kanale YouTube na przykład dałem ten filmik, że zerwałem biceps, od razu rekordowałem liczba wyświetleń i pytania w stylu, czy ja mogę tą samą metodę, co ty zrobiłeś na biceps, na rehabilitację, zastosować na dyskopatię. Nie? I zaraz każdy by chciał skopiować tą samą metodę, czyli schodzisz do zera praktycznie i codziennie ćwiczysz, ten mięsień technicznie, ładnie, niekoniecznie izolowany, to musi być ruch zależy, który tam... Ale chwileczkę, to troszeczkę nie w tą stronę, nie? Zerwany mięsień, a dyskopatia, tak? I ja w następnym właśnie odcinku, który teraz będzie uploadowany, właśnie się do tego ustosunkowuję. I tak samo z tymi sterydami. Ktoś po prostu może zrozumieć, że rekomenduje to, nie? Nie rekomenduje to i na przykład mam niestety takich podopiecznych, którzy nie słuchają i na przykład mówię, dobra, jeden strzał, czyli tam jeden centymetr, tak, czy to 250, czy to 300 będzie, to tam mniejsza z tym, powiedzmy, z ustaloną na tydzień przez pierwszy rok, powiem komuś, nie? Jeżeli masz kłopoty ze estrogenami, to dodaj to do tego jeszcze coś tam, na przykład masteron długouwolniany, taki, nie? Czyli tam prostalone entermate. Możesz dodać jeszcze tam, powiedzmy, coś innego, ale mniejsza z tym. I oni tak się przez jakiś czas tak się tego trzymają. Pół roku później zaczynają na sobie eksperymentować i ta dawka z jednego, ewentualnie dwóch centymetrów, jeżeli mają ten kłopot jakiś tam 7, słyszę, centymetrów 8, bo im jakiś kulturysta rozpisał na przykład, to naprawdę tak, no, taka historia autentyczna jest. W dodatku, no szkoda mówić, po prostu jeszcze wynajmuję jakiegoś lekarza, na przykład z Londynu, na przykład za 200 funtów za konsultację, bo ten lekarz jest taki drogi, to na pewno wie, co mu przepisać. I taki lekarz za 200 funtów, to powinien mu wybić z głowy tak naprawdę branie czegokolwiek, chyba że temu nakłamał, że już ćwiczy nie wiadomo ile i koksuje nie wiadomo ile czasu. Na pewno. I normalnie świnkę, guinea pig, tak, to jest po angielsku, po polsku, ten królik doświadczalny, tak? Królika doświadczalnego z siebie robią, świnka morska, królik to samo, więc robią z siebie tą świnkę morską, czy tą królika doświadczalnego i przyjmują jakieś nowe nowości, takie zupełnie niestworzone jakieś, na przykład jest sarm jakiś, który już w miarę dużo osób spożyło, ale ktoś sobie wymyśli, nie wiem, roztwór alkoholowy tego sarmu i on nagle to sobie pije, nie? Jakoś tam, ja nie mówię, że to jest złe, ale to jest troszeczkę niesprawdzone i ja bym po prostu poczekał, aż inni na sobie spróbują, nie? To jest tak, jak, no właśnie tak jak mówisz, są pewne środki, które są już przebadane, posprawdzane i tak dalej. Tak, pokolenia ludzi, którzy ich używali i wiemy, że to na pewno ten środek to jest ten środek, a nie wiadomo skąd to jest, tak? I właśnie tutaj przed tym bym chciał przestrzec, że jeżeli mamy coś takiego jak testosteron, to jest praktycznie pewne, że masz testosteron w fiolce, czy jeszcze w ogóle słyszę jakieś takie rzeczy, że jak masz tą taką ampułkę, to jest Big Pharma wyprodukowała. Tak. No tak. I wiesz, i na przykład ja biorę tylko medyczne biorę, mówię sobie, albo czemu, albo w ampułkach wszystko jest, nie? Ja czasem miałem okazję takie ampułki dostać w prezencie, powiedzmy, na próbę czy coś tam i tam nie ma nawet jednego centymetra nigdy. Tam jest zaraz 7, 0,9, 0,8. Jeżeli taka Big Pharma nie potrafi sobie jednego centymetra substancji, tam oleju wlać, no to ja nie rozumiem, co to za Big Pharma, nie? I
to ten proces po prostu powoduje, że jest droższy, ale kosztem, że co, że mniej koksu tam będzie? Wiesz, a ampułka jest? Nie rozumiem tych ludzi. Wiesz, ja miałem tak kiedyś, że niektórzy na przykład mówili, to jest na pewno apteka niemiecka. Ja mówię, niemiecka, tak? A, czemu tą niemiecką apteka? Ja wiem, że robią gdzieś tam pod Gdańskiem. Ja właśnie tutaj też miałem właśnie, no, bo to z niemiecki szpital jest napisane. Tak. German Hospital jest napisane. No, tak, German Hospital? I to znaczy, że to jest jakaś big pharma z Niemiec, nie? Nikt nie słyszał jeszcze o takich firmach jak Pfizer na przykład? Jak jakieś tam... Takie są duże firmy i są firmy, powiedzmy, krzaki, są firmy undergroundy, tak? Ja sam no, używam dużo różnych ciekawych rzeczy. Jakieś peptydy teraz zacząłem współpracować z Biolabem na przykład. No, ale powolutku, powolutku, najpierw te najbardziej sprawdzone. Jaki masz kod? Jeszcze nie mam kodów. A to na kod Davik lepiej działają jak coś. No i nic. To pewnie, ja domyślam, że kod będzie wody. Pewnie tak. No, ale widzisz, mamy po prostu firmę, która tak wygląda, że dość dużo jest osób konkretnych zaangażowanych w tą firmę i to daje wiarygodność, nie? Jest ten German Hospital, kurde, nie wiem... Jakie aha, a później czytam, gdzie został wyprodukowany, adres w Indiach jest. W Indiach jest adres, German Hospital w Indiach, a na koniec zamiast, na koniec jakiś błąd był jeszcze w tym adresie, pamiętam. Już nie jestem w stanie wytłumaczyć, na czym polega błąd w adresie indyjskim, ale mniejsza z tym. Słucham? Jakich peptydów używasz? No, ja spokojnie, powolutku. No, na razie BPC 157, TB500, tak? No to co? Na biterii, tak? Spokojnie. Czy to w formie oralnej też tam brałem na początek i teraz dopiero te zastrzyki, jak już będę wiedział, gdzie zastrzyk robić, tak? A nie jak mam spuchniętą taką łapę, to jeszcze nie. No to tak. Ale jak jest spuchnięta łapa, to tak jakby, nie wiem dokładnie. To był kolejny stan zapalny mały, także lepiej odpuścić, dopóki wiesz. Właśnie, to tak. Wróćmy do tego tematu, czyli zależność jest zawsze ta sama, patrzę i w kulturystyce, i w trójboju, czyli na początku wyciągamy jak najwięcej z jak najmniejszej ilości. Tak, jak najbardziej klasyczną rzecz najpierw bierzemy, jak najbardziej pewnej firmy, ale nie zakładamy, że Big Pharma to wyprodukowała, bo Big Pharma kiedyś historycznie to wyprodukowała, a później discontinued było, tak? Rzeczywiście testosteron można jeszcze pewnie spotkać przez Big Pharma produkowany, ale nie wszystkie sterydy świata, tak? Gdzieś tam, wiadomo, coś kiedyś było przez Big Pharma produkowane. I teraz takie środki, jak na przykład Anavar, ja bym uważał za takie, które bym nie polecał brać. Dlaczego? Bo to prawdopodobnie nie jest Anavar. Anavar i Prima. Po prostu ryzyko podróbki jest bardzo wysokie. W przypadku Anavaru, że na przykład mieszają sobie teścia z Winstrolem. Tak, często. I, tak, ale po prostu tak chorą wzrostu dostaniesz. 100 jednostek za 100 funtów ktoś mi tam dał. Ja wtedy głupi jeszcze wziąłem to, bo tam ufałem koledze i przed Mistrzostwami Świata pamiętam to było i tak sobie to brałem, ale później sobie uświadomiłem chwileczkę, kurde. Później jak brałem z Pfizera ten hormon albo z jeszcze jeden taki nordycki, taki autentyczny z apteki, Nordic, to ceny są trochę większe, słucham? Nordic chyba farma. Tak, coś takiego było właśnie, ale to ja tyle lat temu było, że już później nie powtarzałem tego, bo to naprawdę mi portfel skubało nieźle, ale to były ceny takie, że nawet apteka bardzo dużo płaciła, tak? Płaciła faktycznie tyle, co ja, więc jak się porówna te ceny, rzeczywiście na pewno można taniej coś wyprodukować, może nawet 3 razy taniej, okej, rozumiem to, ale no może nie 10 razy też, nie? Bo jeżeli ktoś przygina w drugą stronę, to też jest podejrzane. Jeszcze w dodatku jak jest po rosyjsku coś napisane, to już w ogóle nie to już w ogóle jest takie dziwne, nie? Czasem mamy takie zaufanie do tych naszych wschodnich sąsiadów i ich tam jakości biochemii i przemysłu całego. Czyli
pierwsza zasada, bierz mało, bierz testosteron na początek, 1 cm na tydzień, czyli powiedzmy pomiędzy 200 a 300 mg na tydzień, zależy jakie tam strzykawki masz, jakie masz tam fiolki, tak? To, że jest ładowana fiolka, to nie znaczy, że jest legit, nie? Że jest od razu Big Pharma. I tak ktoś to gotuje gdzieś tam i z Chin sprowadza proszek. Ja sam kiedyś widziałem, jak to taki lab wygląda, po prostu się proszek sprowadza z Chin, gdzieś tam na jakiś adres, zawsze na inny adres się sprowadza, się odbiera paczkę, się później miesza z olejem w odpowiedniej proporcji. Normalna praca apteczna, bo w aptekach też tak się robi. Kiedyś się historycznie zawsze robiło leki, bo w ogóle w aptekach, nie na receptę szczególnie, że jakiś mocniejszy trzeba było zrobić to. Bo moja dziewczyna na przykład 14 lat robiła leki w aptece, tak? I to jest ten sam proces, nie, że to jest apteczne, to jest apteczne. No oczywiście, to jest apteczne, jeżeli higiena była zachowana, przyrządy były precyzyjne, pomiary były precyzyjne, bo później, no, na przykład jeżeli ktoś propionat robi za dużo, nasypie proszku, że z 200 mg na centymetr wyjdzie, no to takie kryształki się pojawiają, prawda? I dupa boli. No i wstrzykujesz sobie tak jakby szkiełka, no. Małe sobie wyobraź. No więc dobra, oryginałek raczej nie liczmy na to, że są oryginałki, tylko po prostu patrzymy, czy dupa boli, może takie rzeczy patrzymy. Fiolki nie oznaczają, że jest oryginalne. Centymetr przez pierwszy rok, może drugi centymetr przez drugi rok, chyba że ktoś ma z estrogenami, to coś, żeby zbić te estrogeny, bo Andrzej, miałem jednego... czekaj chwileczkę, czy w trójboju używa... A to w trójboju się bierze, tak? Bardziej zaawansowane. Znaczy chodzi mi o to, czy używa się w ogóle inhibitorów aromatazy, czy raczej na przykład masteron, czy coś takiego? Ogólnie wszystko, co jest antyestrogenowe, takie typowo, obniży ci siłę. Więc antyestrogenów ogólnie wyedukowany strongman czy tam próbowista nie będzie brał takich typowych antyestrogenów, bo one osłabiają cię, tak? Po prostu są środki nawet przeciwbólowe, które cię po prostu osłabią. Tak, tak. Więc siła skurczu mięśni jest po prostu mniejsza, albo jest mniejszy ten rebound taki, to musisz mieć trochę wody w tej mięśniu, on nie może być za suchy, jeżeli jest za suchy, to też jest bardziej podatny na kontuzję, nie dość, że jest słabszy po prostu, tak? Nie stosuje się zbyt wymyślnych środków raczej, raczej się trzyma takich kanonów, tych środków, które są przez pokolenia sprawdzone. Wiem, że często Anawar lubią wrzucać, tylko że już uprzedzałem z Anawarem, że jest bardzo duży prawdopodobieństwo, powiedzmy tak 3/4, że to nie jest Anawar. Anapolon? Anapolon, myślę, że jest małe prawdopodobieństwo, że jest fake. Tak, ale jest używany mocno? Jest jak najbardziej używany, tak. Nawet dzisiaj z rana wziąłem. Metanabol? Jak najbardziej jest używany, tak. Ja ogólnie, ja chcę porównać... Wiem, jakie pytanie muszę ci zadać. Znasz, prowadzisz kulturystów, rozmawiasz z kulturystami często na temat ich treningu i tak dalej i pewnie też mówią ci o swoim dawkowaniu. Kto bierze więcej, kulturyści czy trójboiści? Więc dziwne pytanie trochę jednak, bo to jest jednak sprawa indywidualna, ale w okresie przygotowania przedstartowego bym stawiał, że kulturyści więcej biorą. Okay. Bo dieta jest, wiesz, na zbicie tłuszczu, tak. I tam cała tablica Bendelejewa, jak ja to mówię z żartem, wchodzi, żeby pomimo pogwałcenia tej podstawowej takiej zasady, że niedożywienia całego, żeby nadal utrzymać masę mięśniową. Tak. W trójboju siłowym nie musisz się głodzić, więc nie musisz tak bardzo ograniczać, nadrabiać androgenami, żeby pobudzać receptory jakieś androgenowe i tak dalej. Coraz bardziej popularny w trójboju się robi hormon wzrostu. No właśnie, to mnie ciekawi, bo dużo osób mówi, że w trójboju i w strongmanach czasami nie warto ze względu na chwyt. Tak, ale mówimy o dużych dawkach wtedy, tak, nie? No to właśnie. Czyli na przykład jak przypaliłem sobie 9 gram dziennie, to rzeczywiście moja dłoń się to tak zamykała i niektórzy mówią o drętwiałych palcach i tak dalej, to po prostu ja miałem takie napuchnięcie. I nawet parę kroków dziennie powodowało u mnie mega pompy gdzieś tam wprost w nogach,
że no nie wiem, no wstawałem z łóżka, zrobiłem parę kroków do kuchni i już miałem pobrać. I to naprawdę przeszkadzało w życiu. Musiałem jakieś zimne okłady robić na plecy. Takie przyklejane plasty, taki cool patch, tak? Tak, tak, wiem. I to mi zapobiegało spompowaniu pleców. To, tak, a tren? Ale normalnie różowy sztangielki bym podniósł parę razy na biceps i pompa, tak? Więc takie duże dawki no, na taką masę szybko, agresywną, rozumiem, że są fajne, ale dużo nie podniesiesz, bo musisz się rozgrzać i tak dalej. No, rozgrzanie się jest utrudnione naprawdę przez te wszystkie skompowania takie super szybkie. Jak tren? Tren bardzo, bardzo często, bardzo podstawowy. I teraz może być ten powolny, może być ten długi. Ja wolę ten powolny, bo on w głowę nie zachodzi. No tak, no nie masz takich. Nie czujesz się hiper i siła jest na zamówienie, a nie, że cały czas dostajesz tak. Nawet wypuszczona, tak? Że coś tam chcesz kran zakręcić i wyrywasz kran, tak? No tak przesadzam teraz, te który chamo zaraz wyjdzie, się rzucą na ten tren, a tak naprawdę to jeżeli ktoś chce brać tren, to ja jednak bym polecał ten wolno uwalniany, który nie jest taki mocny, jeżeli już się tam później bliżej zawodów się bardziej bierze ten mocny. Są takie rzeczy jak metyl tren, teraz słuchaj, testosteron baza na przykład, tren baza, czyli są takie nieestrowe sterydy, trudniej dostępne i one nie mają długiego czasu trwania, cząsteczki, bierzesz po prostu jako przetreningówkę. Halotestin w ten sposób też się używa w tym boju. Jako przetreningówkę. A tutaj niedawno jakiś kulturysta przypisał mojemu zawodnikowi halotestin, że wybrał 2 tygodnie przed zawodami już, nie? Cały czas. No to właśnie tutaj trochę inaczej. Ten gościu jest trochę za tłusty na przykład, żeby jakieś wycinki do suszenia robić na nim. W ogóle każde dosuszenie źle się skończy tutaj, nawet jeżeli ktoś jest tłusty. Z kolei jak weźmiesz tylko przed, na przykład Tom Martin się boi halotestinu brać, bo ilekroć wziął, to sobie coś naciągnął, bo ta siła skurczu tak mocno potrafi wzrosnąć, że po prostu w fazie ekscentrycznej ten mięsień nie chce popuścić i zostaje naciągnięty, tak jak był właśnie mój biceps, nie? Właśnie w czasie koncentrycznego ruchu Martin ciągu biceps wykonuje ten od podchwytu biceps, nie od chwytu, może nie, pracę ekscentryczną. Tak? W ogóle w różnych fazach martwego ciągu pewne mięśnie wykonują fazę ekscentryczną lub koncentryczną. Czyli przykładowo dwójki, hamstringi. Na początku, jak robisz klasyk i prostujesz kolana, przez chwilę mają siłę ekscentryczną, później ta siła staje się koncentryczną, a na sam koniec już jak przy dociąganiu już jest koncentryczna, tak? Czyli ekscentryczna, sorry, izometryczna druga i później koncentryczna. Najszerszy grzbiet to samo potrafią, tak, na początku może tam spinać je sobie i tak dalej, ale jak pociągną nogi, to przez chwilę te najszersze się rozciągają i w tym momencie może też je naciągnąć sobie, nie? Przez chwilę są ekscentryczne, później jest izo, a na sam koniec jak już dociągasz łopatki, już jest koncentryczna praca, także martwy ciąg jest o tyle skomplikowany, że niektóre mięśnie będą ekscentryczną pracę i koncentryczną i izometryczną wykonywać w ciągu jednego ruchu. Masz 3 różne fazy. I to, no biceps akurat izometryczne napięcie masz, ekscentryczne i znowu izometryczne. Tam nie masz ani koncentrycznego, ani trochę. Także biceps jest narażony na naderwania. Dwójki są i najszerszy bardzo często. Prostowniki kręgosłupa z kolei izometryczne, ekscentryczna, izometryczna znowu i trochę koncentryczna to jest. Także też możesz sobie mieć jakieś takie mikronaderwanie gdzieś tam w prostownikach. I trudno teraz to wszystko tak jakby pogodzić z tym, że mięsień po prostu się kurczy i się rozciąga. To w izolacji tak wygląda, nie? Jak masz ruch taki mocno złożony jak deadlift, no to już takie coś zachodzi. To jest bardziej złożone niż wyciskanie leżąc. Masz po prostu ekscentrykę przy opuszczaniu i później pauza, izometryka, skurcz i znowu koncentryczne, tak? Martwy ciąg właśnie dlatego dość dłużej musi odpoczywać, bo właśnie ekscentryczny trening też robi.
Czyli dlatego ja zazwyczaj sugeruję ludziom, żeby martwy ciąg robili co drugi tydzień. Ale na przykład martwy ciąg z bloczków, jak robisz, no już tutaj będziesz miał raczej izometryczne i koncentryczne. Jeżeli to jest, powiedzmy, no, na wysokości góry rzepki, nie? Ta sztanga w pozycji startowej. I te ćwiczenia diametralnie się przez to różnią, jeżeli chodzi o ryzyko kontuzji. Wszelkie jakieś ekscentryczne ładowanie, że ktoś załaduje ci 220, kiedy twój maks jest 200 i ty opuszczasz 220, to jest podwyższone ryzyko kontuzji, wiadomo, nie? Bo mięsień się rozciąga na takiej trasie. Żeby on się rozciągał na trasie 5 cm, to spoko, jego elastyczność pozwoli sobie przyjąć ten ładunek dodatkowy, nawet jeżeli jest kontuzjogenny, to gdzieś tam coś się po prostu naciągnie, ale bezpiecznie się naciągnie. Ale jeżeli to jest na dłuższej trasie, jak 90 stopni ruchu na przykład w stawie parkowym, przy martwym ciągu, no to wtedy jest kłopot. I teraz większość ludzi nie ma wiedzy anatomicznej czy kinezjologicznej, żeby tak rozpracować każdy ruch. Pewnie pierwszy raz w życiu słyszeli. Większość starszych tutaj słuchaczy na 100% pierwszy raz w życiu słyszało, że w czasie ruchu do góry w martwym ciągu jest izometryczna i ekscentryczna jeszcze praca oprócz koncentrycznej. Naprawdę to niewiele osób ma takie rzeczy i teraz jeżeli nie jesteś jedną z tych osób, nawet jeżeli jesteś, to popełnisz błąd. No ja popełniłem ten błąd, prawda? I odwróciłem tutaj sobie ramię. No, ale przyznam, że świetnie mi szedł ten martwy ciąg, były zawody, no to po prostu nie myślisz o tym już celowo, nawet nie myślisz, że coś może ci się stać. Uciekasz od takich myśli, prawda? No, zresztą nigdy mi się nic nie narwało w górnej części ciała, tylko wszystko w nogach. Czyli ta kontuzja to moje szóste na oderwaniu mięśnia. Miałem poprzednio 5 razy w nogach takie naderwanie. W 2 tygodnie też za każdym razem wychodziłem z tego, przez to, że 3 razy dziennie robiłem przysiady. 3 razy dziennie. Andrzej, jeszcze wracając do środków, insulina jest u was w ogóle używana? No są osoby, które używają to, kiedy chcą agresywnie masę sobie zwiększyć, tak? Czyli na przykład kiedyś się do Toma tam skarżę, kurde, już nie mogę jeść więcej, nie? Muszę przytyć. No mówię, no pewnie się nie zgodzisz z tym, ale weź sobie wolno przyswajalną insulinę i będziesz jadł, ktoś ci pistolet do głowy przyłoży. Nie? Teraz tak, ktoś bierze hormon wzrostu, to często będzie insulinę dodawał, ale teraz, jeżeli ktoś ma niski cukier, czy powinien insulinę wziąć z hormonem wzrostu? No właśnie. No, jesteś pierwszą osobą, gratuluję, która pokiwała głową, że nie. Ja mam niski cukier. Zbadasz mi cukier z ramienia, jest poniżej 70, jest, nie wiem, 56 na przykład. W ciągu dnia 76, jak już jem jajka, jest jakiś zjem, coś tam jeszcze, tak? Ja ogólnie nie jem dużo węglowodanów, dopiero jem węglowodany ogólnie w czasie treningu, po treningu, nie? Nie stronię od nich jakoś tam mocno, ale też wiem, że jak dużo je zjem przed treningiem, to zamuli mnie. Jakieś sushi mogę sobie zjeść, ale pod warunkiem, że... po prostu, żeby... Tak, żeby odpowiednio oddać, bo to też było od treningu, nie tuż przed treningiem. A próbowałeś Próbowałeś MK? Tak. I też cukier wtedy też masz nisko? Też będę miał nisko. Ja, wiesz co, ja nie powiem ci, jakie były różnice biorąc MK w cukrze i nie biorąc MK w cukrze, ale jeżeli ktoś sobie zmierzy cukier i ma 70 powiedzmy i chce teraz przywalić sobie chorą wzrostu, czy na pewno musi brać tą insulinę? Nie. Albo w takiej ilości. No właśnie, ale jeżeli ktoś ma coś pod stówę i teraz, no raczej tak, nie, no już ta zasada się zmienia. Insulina. A właśnie wszyscy na jedną modłę, nie, trzeba brać to, a tak naprawdę ja myślę, że intencją sprzedawcy jest to, że jeszcze ci sprzeda insulinę, I tak edukują tych swoich podopiecznych, a później tak wszyscy się tego bronią, bo to działa. No działa jak czy syn, nie? To po prostu bierzesz i nie? Pompa, czujesz tą pompę od samego poruszania się po siłowni. Torbę treningową tu przeniosłeś w prawej ręce, już prawa ręka zrobiona jest, tak? I na pewno czujesz to, więc później wierzysz w to.
ale jeżeli ktoś ma mały, niski cukier, to jest mało spotykane tak ogólnie, że ktoś ma niski cukier. W naszym społeczeństwie ludzie raczej będą mieli niską wrażliwość insulinową. Więc mało kiedy się spotyka może takich ludzi, ale jeżeli ja bym miał teraz wziąć insulinę, to by mnie przekręciło, nie? No ja to samo. Ochrona trzustki, żeby cukrzycy nie dostać. No dostanę hipoglikemię, jak nie wiem, nie? I też się skończy. Przecież produkuje tyle, co potrzebuje. Jeżeli, tak jak mówisz, jej wyznacznikiem będzie, jeżeli właśnie będzie wysoki cukier, wtedy reagujesz, jeżeli masz cały... Tak, ale ludzie sobie po prostu przepis dostali od dealera, czy od kogoś takiego, co więcej się sprzeda, a powinni sobie zbadać. To się mówi, że o badaniu krwi, No ale takie coś jak badanie cukru do insuliny. Każdy diabetyk sobie robi przecież jakieś badania cukru, nie? Ja pamiętam, kiedyś miałem pacjenta, który przyjmował insulinę, tramadol i metformin. Po co ten tramadol, nie? No żeby nie bolało go. Miał zapalenie trzustki od 5 lat i ta trzustka powoli się zjadała, nie? I 5 lat temu miał 3/4 trzustki, w momencie jak go poznałem miał już tylko 50% trzustki. I teraz ten środek przeciwbólowy mocny też przestanie działać kiedyś i następny level to jest morfina. I wtedy straciłby swoją bardzo lukratywną pracę w banku. I wtedy być może poszedłby na bruch, bo już na morfinie to nie za dużo popracujesz, nie? Nawet kierowcą nie może być chyba, tak? Nie dobrze wiem. I chłopak miał kłopot trochę, tak, w życiu. Jak to się stało? Otóż 5 lat temu zapił się na śmierć, reanimowali go, operowali i tam stracił właśnie część trzustki i jeszcze coś tam stracił, tak, już ważne. Więc żyje w bólu i w przeświadczeniu, że za ileś lat to już w ogóle, kurde, jakieś, może bezdomność go czeka, może coś, odkłada tam jakieś pieniądze, ale ogólnie pomysłu na życie brak, nie? I teraz ja mu powiedziałem tylko wyrzuć jak najwięcej tego wodanu z diety, ale 20 gram oleju rybiego, żebyś miał dziennie. Oleju, nie samego aktywnego omega-3, tylko samego oleju, 20 gram. Co ile tam procent będzie omegi, to mnie nie obchodzi nawet. W ciągu jednego dnia mógł przestać brać środki przeciwbólowe. A każdego dnia swojego życia od 5 lat czuł ogromny ból, bo właśnie zapalenie trzustki jest jednym z najbardziej bolesnych rzeczy, jakie możesz mieć. Od razu odeszło zapalenie, ból odszedł momentalnie. I teraz co z insuliną i metforminą? Na podstawie badań cukru z paluszka, nie na podstawie, że to w ogóle sobie wyrzuć teraz, nie? Zmniejszyliśmy mu insulinę tylko na dawkę nocną, taką długą uwolnianą i to było 1/4 tego, co przyjmował przedtem. Bierzmy pod uwagę, że on ma teraz pół trzustki, także połowę produkcji jakby normalnej. Oraz metforminę można było ograniczyć o 50%. Jak dalej ograniczaliśmy, to cukier by skakiwał, nie? Więc wszystko się zdaje, że takie kim ja jestem, żeby coś takiego robić. No lekarze mu nie powiedzieli czegoś takiego i skazali go na powolną śmierć w pewnym sensie, być może nawet na samobójstwo, biorąc pod uwagę jego taką sytuację, jak on rozkminiał to sobie, że za kilka lat jego życie przestanie mieć sens, nie? Z tą morfiną, prawda? Mimo, że na morfinie to fajnie się poczuje, no. Ale to takie nieobiektywne jest raczej, tak? Więc na podstawie badania, tak samo mamy jakieś dawki koksu jakiegoś, nie? Bierzemy taki koks i rośnie, na przykład przez rok rosło komuś na jednym centymetrze testosteronu 20 kg mięcha. Jeżeli on by wziął 10 cm tego testosteronu, to ja nie sądzę, żeby miał 10 razy większe przyrosty. W pewnym momencie dawka, wiesz, po prostu, która nie jest już tak efektywna. Jest oczywiście jest przyrost, ale to powiedzmy, to jest wszystko procentowe. Coś to... Ale co w następnych latach teraz zrobić? W następnych latach z 10 cm zrobi ile? No, zabrakłoby mu miejsca do kucia, prawda? I tyle.
Więc on będzie musiał w ogóle zresetować ten system i od nowa. I tak właśnie, no niektórych mam takich nieposłusznych podopiecznych, co sobie idą do kogoś, kto im doradzi, żeby więcej wziąć. I oni posłuchają kogoś, kto im po prostu, kto pasuje do ich ambicji. Oni mają ambicje szybko, szybko, jak najwięcej. No i idą tam i ja nie widzę różnicy, jeżeli chodzi o jakąś tam sylwetkę czy coś, czy, bo to od razu widać, nie, czy tam się zmienia jakoś. Nie widać, nie widać, nie widać. Bierze 7 centymetrów, a wygląda jakby tam nikt nie ćwiczył. Nic więcej, tak jakby nie. No, po prostu nic nie widać, że zero postępu jest tym, tylko ćwiczy słabiej po prostu. No nie wiem, jakoś tak wychodzi, że sobie odpuszczają na treningu później. Albo dietę sobie czasem odpuszczają, bo Andrzej, tyle go. No wiesz, ci ludzie po prostu wydaje im się wtedy, że nadmierna ilość środków zrobi za nich robotę i sobie mogą wtedy odpuszczać treningowo, tak jak powiedziałeś. Mam ostatnie pytanie co do tego już naszego rozwiniętego mocno tematu. Jaki jest twój ulubiony środek, jeżeli owy istnieje? Jeżeli chodzi o takie efekty, no to bym powiedział, że ten trenbolon, ale znowu ten długi. Brałem na przykład ten bolon bezestrowy albo ten metrotren. No się czujesz po strzygnięciu jak smok wawelski. No nie wawelski, inny może, bo wawelski to lubi dużo wody pić, tak? Nie, ten smok to jest taki, co po prostu zionisz ogniem, tak? Nawet dosłownie zionisz ogniem, bo czuć dookoła taki zapach szpitalny. I właśnie płuca wydalają to z siebie od razu, ale się czujesz tak, tylko że nie jest to, nigdy nie będzie mój ulubiony środek, gdyż 2 godziny później masz zgon, następny dzień jest zgon. Po prostu jakbyś się naciągał jakieś kokainy, nie wiadomo czego i masz zgon później, tak? Po prostu jest takie mocne potrzepnięcie i też na zawody to się nie nadaje, bo zawody trwają więcej jak 2 godziny i no chyba, że na sam końcówkę zawodów, tylko że znowu podwyższa sobie ryzyko kontuzji za każdym razem, kiedy bierzesz coś takiego. Także ja lubię bardzo ten halotesting na przykład w tym momencie, bo on na mnie aż tak mocno jakoś nie działa, że ja mogę dość dużą dawkę wziąć i nie mieć jakichś skurczy po nim i nie trzepie mi wełbie nic, nie? Po prostu jest taka dynamika fajna, nie? Ale to w moim przypadku. W czymś innym przypadku, jak na przykład tam Martina, on zawsze sobie coś poradrywał, także to niestety nie da się ćwiczyć na takim poziomie, że podnosisz 400 kilo w przysiadzie i sobie eksperymentujesz na tym poziomie, nie? Lepiej sobie poeksperymentować na mniejszych treningach naprawdę, a później na coraz większych, a później na coraz większych, a nie na sam koniec cyklu, nagle przed samymi zawodami w kulturystyce wziąłbyś nowy środek? Nie, daleko, daleko wstecz byś go zaczął próbować i dopiero go tam, jak już dobrze się zapoznały z nim, to wtedy byś go kontynuował dalej, albo no chyba, że to jest taki środek, który się nie bierze przed zawodami, nie? Bo zalewa czy coś. Więc tak samo tutaj ludzie często przed zawodami tonący brzydko się chwyta, tak? I właśnie zbyt ambitny zawodnik chwyta się wszelkiego środka tuż przed samymi zawodami, nigdy nie brał takich dawek, nigdy nie brał takiego środka, bierze, bo ktoś tam po prostu polecił, nie? I może to być najlepsza rzecz na świecie, ale dla ciebie może akurat wywołać kontuzję choćby, może wywołać jakieś inne rzeczy, no, może spowodować, że w ogóle nie pójdziesz na zawody, bo się posrasz, powiem. I to wprost mówię. Andrzej, zmieniając troszeczkę temat, idąc w zupełnie inną stronę. Często ludzie przeginają z objętością, przeginają, no i tutaj na początku bym oczywiście zwrócił uwagę. A jeszcze jeden środek, przed którym w ogóle jest, każdego chyba nie trzeba ostrzegać, to jest Winstrol tylko, tak? Tak przy okazji, cały czas planowałem to powiedzieć. Winstrol po prostu równa się, później kontuzje będą. Czym więcej Winstrolu ktoś weźmie, tym więcej takiego kolagenu, no włókna kolagenowe grubieją, ale są łomliwe. Czyli tak jak mamy dąb i bambus, tak? Na wietrze prędzej dąb, który jest bardzo mocny, się złamie niż bambus, który się po prostu kiwa, tak? Także jest trochę inna jakość kolagenu po tym. Powyżej 400 mg testosteronu ponoć na tydzień też jakość kolagenu jest słabsza, bo się tam synteza jakoś tam dziwnie odbywa. Także jeżeli ktoś chce mieć silny kolagen, to też nawet testosteronu nie można za dużo brać,
I ta odporność na kontuzję właśnie rośnie też przy dużych dawkach sterydów ogólnie. Także to, co mówiłem, że 1-2 cm na tydzień testosteronu i powinno starczyć. Pewien bardzo znany strongman, nie będę mówił z nazwiska, powiedział mi, że bierze 500 na tydzień testosteronu. No na przy wadze 150, tak? Ja chyba wiem nawet, który im... Nie myśl nawet na głos. Ktoś to powiedział. I powiem ci, że tak, 500 i mi tak troszeczkę przetarło wtedy oczy, nie, że chwileczkę, to kurde, rekordy świata można bić przy takich dawkach, nie? No, właśnie, więc podsumowaliśmy to i tak jak wspomniałem, jest za duża objętość, często ludzie przesadzają, no ale jeżeli nie, nawet jeżeli ta objętość jest ok, no to wiadomo, czy prędzej czy później będziemy potrzebowali okresu, którym trzeba odpocząć. Jak przeprowadzić deload? Przede wszystkim deload to jest, jeżeli jeszcze progresujemy w czasie deloadu, czyli na przykład robimy okres takiego kontrolowanego, taki proregeneracyjny okres, ale progresji. Nadal zwiększamy ciężary, obcinamy objętość, nawet 80%. Czyli idziemy do góry z ciężarami 2 tygodnie, na przykład na 3. tydzień drastycznie obcinamy liczbę ćwiczeń, liczbę serii, liczbę powtórzeń, ale ciężarów nie wolno nam obciąć. Muszą progresować dalej w naszych kluczowych bojach. I znowu wracamy do pełnego repertuaru ćwiczeń, serii, powtórzeń w następnym tygodniu, w następnym jeszcze nawet trochę podwyższamy tą objętość, a później znowu bum, w dół. To jest jeden z takich modeli, który bardzo dobrze się sprawdza. Dwa i na trzeci w dół. Dlaczego dobrze się sprawdza? Bo w większości osób się sprawdzi. Teraz osoby, które mogą robić na przykład raz, dwa, trzy deload, to są osoby uprzywilejowane lepszą regeneracją zazwyczaj, nie? A teraz osoby, które zrobią raz, dwa, trzy, cztery deload, jeszcze lepszą regenerację. Ale czym dalej wraz, tym mniej takich osób. Także dla większości osób bym powiedział 2 tygodnie ostrej objętości, ale też progresywne ciężary w głównych jakichś ćwiczeniach. Deload nawet 80% objętości, tak? Czyli na przykład możemy po prostu przyjść i zrobić tego singla, czy tam, nie wiem, dwójkę, czy trójkę, czy piątkę w serii, zależy jaki plan jest. Nie każdy ćwiczy singlami, prawda? Cały czas, to nie tak samo. I obcinamy po prostu wszystko, co nie jest niezbędne. W ten sposób regeneracja jest na wysokim poziomie. Jeżeli jesteś naturalny z kolei, to w czasie, kiedy rośnie twoja objętość, rośnie twój testosteron całkowity, ale kiedy obcinasz tą objętość, spada twój testosteron całkowity, jednak rośnie twój testosteron wolny. Tak, od Polikujna się dowiedziałam przynajmniej. Więc dlatego on to stosował właśnie dla zawodników, którzy byli badani nad tym dopingu. Przypomnę też jedną rzecz, że on zazwyczaj stosował cykl 5-dniowy, czyli to było 10 dni jadki i później 5 dni opuszczenia tej objętości. Okej. A powiedz mi na przykład, czyli to jest taki bardziej D-volume niż D-load? Tak. D-load to jest właśnie D-volume. No, dokładnie. Niektórzy rozumieją to na zasadzie, że zmniejszamy i objętość, i ciężar, i wszystko, i wiesz. To tak naprawdę, jakbyś miał zrobić coś takiego, no to ja... To się nazywa roztrenowanie. Dokładnie, zrobiłbym parę dni po prostu offa. Load, deload ogólnie, który ma sens, to jest taki deload, gdzie się nie zmniejsza intensywności. Tak, nawet jeżeli zatrzymasz tą intensywność na tym samym poziomie, to jest to podtrzymanie przynajmniej, tak? Mógłbyś teoretycznie zmniejszyć na 90% tą intensywność, jeżeli naprawdę źle się czujesz. No i też, przepraszam, że ci wtrącę, ale też plusem tego jest to, że nie wychodzimy, nie tracimy tej motoryki ruchu, prawda? Jeżeli nadal jesteśmy... Tak. Nie musimy... Ale jeżeli ktoś do fejla doszedł, to musi zmienić ćwiczenie, nie? Czy na przykład szerokie wyciskanie sobie zmieni na wyciskanie wąskie, tak? Czy high bar na low bar zmieni, czy coś takiego w ciadzie. Czy buty sobie zmieni. No żeby cokolwiek, żeby jakiś trochę inny bodziec ruch był, tak? Tak, wtedy trochę możesz się wycofać
i znowu budować dalej, nie? A nie wpłynie to jakoś negatywnie na twoje przygotowanie. Okay. Także w takim tygodniu deloadu na przykład możemy zmienić ćwiczenie i nie pójść na maksa w ten sposób, no powiedzmy pójść na 90%, czyli na przykład cały czas progresujemy szerokim wyciskaniem, a w tygodniu tym trzecim robimy wąskie, ale tak sobie z zapasem większym niż w zwykłych, nie? Okej, okay, Andrzej, a co sądzisz o trenowaniu na w dużym zakresie powtórzeń? Bo u nas na przykład w kulturystyce, no to wiadomo, warto by było się stać silniejszym właśnie w każdym zakresie powtórzeń. Czy to jest, wiesz, 6, 8, 10, 12, tak. 15, 20 nawet? Ja też ogólnie propaguję, żeby człowiek był silniejszy w każdym zakresie powtórzeń, tylko że z biegiem lat może zauważysz, że pewne mięśnie łatwiej rosną, pewne mniej łatwo tak, rosną. Oczywiście, no to... Pewne mięśnie bardziej nabierają wytrzymałości, tak. Pewne bardziej nabierają siły. I tutaj trzeba poprawkę wziąć na to, że nie wszystkie mięśnie z tej samej gliny lepione, że tak powiem. Tak? I tak samo w obrębie nawet jednego mięśnia włókna szybko kurczliwe szybciej rosną niż włókna wolno kurczliwe, tak? Upraszczając sprawę, bo jest więcej tam rodzajów włókien. I teraz całe to spektrum włókien, kontinuum takie jest, tak? I te szybko kurczliwe nie dość, że szybciej rosną, to też dłużej zabiera proces ich degeneracji, jeżeli przestaniemy ćwiczyć. Więc możemy od treningu siłowego dłużej odpocząć niż od treningu kondycyjnego. Trening kondycyjny trzeba 3 razy w tygodniu robić, żeby kondycja była, a trening taki stricte siłowy możesz robić raz na 2 tygodnie i będziesz do przodu szedł. W ogóle no to znam... miałeś z martwym ciągiem, prawda? Tak. Ale znam taki na przykład, no świętej pamięci mój kolega Marek Stankiewicz, świętej pamięci, bo miał wypadek na ulicy, potrącił go autobus niestety. Także to nic wspólnego z koksowaniem ani niczym takim. No tak, no bo jak już zaczęliśmy temat koksu, no to nawet jakby meteor pierdolnął wprost mówiąc, no to koks będzie, prawda? No to wszyscy tak będą myśleli, nie, on w ogóle, on pracował na budowie ogólnie. Ale miał taki wspomniany zapał, że czasem szedł na siłownię i ważąc 70 kg przyszedł na siłownię, wziął sobie 100 kg w przysiadzie. Za miesiąc przyszedł i wziął 140. Ale on nic nie ćwiczył przez ten miesiąc. Nie wiem, jak, no to jest taki genetic freak trochę też, nie? Ale no sobie wyobraźcie, że i są takie osoby, jego starszy brat, mój najlepszy kolega, jeszcze z czasów dzieciństwa tam, tak? On pamiętam, kiedyś pojechał na budowę, pracował miesiąc, gdzieś tam do Warszawy, wrócił do nas tam na Podlasie i wyciskałem na bary, nie? Jak 130. Skąd to się wzięło? Jego poprzedni rekord był po prostu podobny, a był nawet mniejszy. Wiesz, bo po skoro na Podlasiu... Czasem taki deload był, ale na budowie dużo gdzieś tam tego przekładali i ta siła zostaje na długo, nie? A może inny bodziec mu wystarczył, ale to są, no ich rodzina to są takie żelety. Andrzej, wiesz, skoro na Podlasiu, to dla niego to nie był problem. Bo dla nas to tak nie się, tak się mówi wszędzie przecież. No teraz to już się przyjęło. Białostoczan jest coraz więcej, nas Podlasiaków jest coraz więcej na świecie i to jest piękne, bo fajnie, fajnie się rozwijamy. I Andrzej, jak ja lubię z tobą rozmawiać i za każdym razem, powiem szczerze, że wykłady z tobą, rozmowy z tobą często pokazują takie rzeczy, że wiesz, tak jak rozmawiasz z profesorem, który ci powie coś w stylu, chyba Andrzej ma telefon właśnie. No mam telefon, spróbuję go odrzucić na razie. Ale to będę mógł mówić właśnie. To są takie, że... No. Masz takie, aha, że było to gdzieś tam w środku głowy, ale ktoś musiał troszeczkę ci to przesunąć do przodu, wiesz o co chodzi. I ty jesteś w tym bardzo dobrym, właśnie jesteś bardzo dobry w tym takim przekazywaniu wiedzy, ale tak prosto to pokazujesz, że zresztą tak jak u ciebie pod materiałem powiedzieli, jeżeli ktoś nie potrafi przekazać czegoś prosto dla każdego, żeby zrozumiał, no to chyba nie zna po prostu aż tak. Ale to też nie tak zawsze, nie zawsze tak było, bo ja od 10 roku życia, powiedzmy, nie, miałem 10 lat już całą anatomię tych mięśni znałem. Pierwszą książkę o jakiejś diecie czytałem, jak miałem 7 lat chyba. To jakieś diecie wegetariańskie w ogóle było tak naprawdę.
i tak dalej, i tak dalej. Więc ja miałem takie słownictwo bardzo naukowe. Jak zacząłem pisać na SRD w 2006, to wszyscy tylko, czy mógłbyś to wyjaśnić, nikt nie potrafił rozszyfrować, o czym ja mówię. Tak? I jeszcze używałem swojego myślenia do tego, bo ja mimo że używałem takiego słownictwa i tak dalej, to jednak odrzuciłem schematy pewne i wdrożyłem te, które działają. I nie tylko na mnie, na innych ludzi, bo ja już ćwiczyłem ludzi od 96 roku, czyli w tym momencie już byłem trenerem 10 lat. Tylko że nie zawodowym, po prostu nie brałem pieniędzy wtedy, robiłem to po prostu z pasji. I w 2006 roku zacząłem pisać i posty, wszystko, wyjaśnię. Ja mówię, kurwa, drugi raz przeczytaj, no. Trzeci raz przeczytaj, dziesiąty raz przeczytaj, ja zrozumiesz, nie? Ja tak bym zrobił, jakby była książka niezrozumiała, ja bym 10 razy ją przeczytał, bym ją odłożył, bym przeczytał inną i bym wrócił do niej, jeszcze raz bym ją przeczytał, aż bym zrozumiał. Ja nie odpuszczam, nie? Ale ludzie by chcieli, no, chcieli pospieszyć ten proces, więc ja z czasem się nauczyłem pisać obrazami, pisać po prostu językiem Jana Kowalskiego i historie jakieś przytaczać, nie sugerować za dużo, nie obiecywać też za dużo. I też się nauczyłem jeszcze jednej rzeczy, że ten cały żargon naukowy to też jest psuwo rozbić, tak. Bo naukowcy nie mają racji. Oni są 30 lat do tyłu za trenerami. Nikt z tych naukowców, kto prowadzi badania naukowe, nie wytrenował nikogo silnego w życiu. Znaczy nikt. Jak mówię nikt, no to się znajdzie jakiś mały odsetek, okej, okay, na pewno się znajdzie, ale ja miałem klientów, którzy robili doktorat ze Sport Science, i już wtedy opadały, że czego oni się niczego nie nauczyli jeszcze na studiach. To ćwiczą ileś lat, czy coś tam, ale niczego nie umieją. Bo się uczyli się, jak nazywa się mięsień, zamiast jak pracować tym mięśniem na przykład, tak? Tak, to tak jak uczyli u nas się... uczymy angielskiego, prawda? I uczymy 8 czasów zamiast tego, jak zapłacić podatek. W ogóle to szkoły przygotowują ludzi, żeby pracowali dla korporacji jakiejś, tak. dla zatrudniającego. Żadna szkoła nie przygotowuje, żeby ktoś sobie radził. Niestety, ale tak jest. Andrzej, byłeś ciężkim dzieckiem? Zadawałeś dużo pytań? Zawsze było a to, a dlaczego, a co? Tak, zadawałem dużo, ale ogólnie to przyzywano mnie, już miałem 3 lata, przyzywano mnie filozof. Bo ja zadawałem pytania, ale szybko wyciągnąłem wnioski i się pytałem, czy to jest tak też tam. Przykładowo, ja się urodziłem z jednym okiem niewidomym, to mówiłem rodzicom, czy jedno oko jest do ozdoby, a drugie jest do patrzenia, nie? Oni oczywiście mnie zbywali mnie, wiesz, jakimś, że aha, wymyśliłeś coś, nie? Ale nie podejrzewali, że kurde, że może ja widzę na jedno oko, nie? Bo to takie raczej skąd by to się wzięło. No, nie wiedziałeś, co się dzieje, co nie? Jak to oko jest, nie? Oko jest, popatrzy. Więc różne jakieś takie tematy, coś się dowiem. Pamiętam, jak miałem 5 lat, obejrzałem jakiś program telewizyjny. 5 lat, poszedłem do dziadka do warsztatu, nie? Wziąłem dynamo, wziąłem silnik elektryczny. Wziąłem kable i próbowałem perpetuum mobile stworzyć, czyli maszynę, która się po prostu samo napędza, nie? Połączyć trybiki, kabelki. Nie wiedziałem wtedy nic o stratach energii elektromagnetycznej czy tam oporze elektrycznym, ale to miało sens dla mnie, że to będzie działało, bo wiedziałem, że jak dynamo działa, ja miałem 5 lat wtedy, zacznijmy tego, tak? To wiesz, jeszcze nie byłem w szkole nawet, tak? A co dopiero, kiedy się w szkole dopiero dowiadujemy o takich rzeczach. Także pytania zadawałam może, ale ja też dużo wymyślałam rzeczy. Świetnie. Od razu. A wiesz co, moja pierwsza przygoda z bycie trenerem, to jak 4 latka miałem, dorwałem jakieś kocięta i uczyłem ich pływać. Pływały? Bo oglądałem olimpiadę w pływaniu, tak? To wrzucałem je do wanny i one tak płyną i przypływały do drugiego brzegu, nie? To je wyciągałem i z powrotem, nie? I tak kilka kociaków niestety nie przeżyły tego. Przeżyły mój trening,
ale na drugi dzień nie przeżyły. Nie, mimo, że miało to było. Okno anaboliczne było za małe. No, ale to mojej skłonności trenerskie już wtedy wyszły. Bardzo mordercze. Bardzo mordercze treningi. Kiedyś w ogóle bardziej mordercze treningi robiłem. Mam 39 osób, które się pożegnają na treningach. Liczysz? Tak. Miałem listę kiedyś, nie? Ale uświadomiłem sobie, że to trochę nie ma sensu, takie zażyżanie ludzi i od jakiegoś kilku lat dobrych już tak ostro ludzi nie cisnę, żeby się pożegnali, ale jak ktoś mi wkurwi, to potrafię... Trener Kat. Potrafię go sponiewierać jeszcze. Trener Kat. Że leżę na podłodze i wyglądają jak 11, nie? A ja akurat bym chciał coś takiego przeżyć, także jak będę w Anglii, to się do ciebie... Ale to bardzo łatwo. Gościu mówi mi, biegam 10 kilometrów. Biegam 10 kilometrów do pracy. Biegam 10 kilometrów z pracy. Biegam 10 kilometrów do Tesco. Biegam 10 kilometrów z Tesco. 10 kilometrów, 10 kilometrów, 10 kilometrów. To chciałbyś poprawić kondycję, tak? Nie da się poprawić kilometrów. Ja odbiegam na 10 kilometrów, nie da się to. Jestem najlepszy w ogóle, wiesz, taki od tego, nie? Dobra, zniszczę cię w 2 minuty 20 sekund. Kondycyjnie. On tam parsknął praktycznie, nie? Słuchaj, jest więcej niż jeden układ energetyczny. Ćwiczysz sobie jakiś tam układ energetyczny, aerobic capacity, tak? Okay. A teraz będziesz musiał poćwiczyć troszeczkę inne układy energetyczne. I teraz kazałem mu sprint zrobić na bieżni wyłączonej. Okay. Ja to nazywam deadmill, tak? Pojechałem w 2012 do Polichuina i się nauczyłem, że najlepszym sposobem na spalanie tłuszczu naturalnie jest modified strongman training. Czyli ogólnie to, co strongmeni robią, ale przeciągamy czas do 75 sekund nawet, tak, nie? Żeby był wysiłek. Może być minuta spokojnie. I takie robimy po prostu medleje różne, tak? I naprawdę tłuszcz pali jak nic innego, a taki fan jest, że tak powiem, nie? W tym wszystkim. Jest, ruchy są wyłącznie koncentryczne, więc regeneracja jest praktycznie taka, że można dwa razy dziennie to robić. I teraz chciałem to przetłumaczyć na warunki treningów zwykłych siłowych. Wiesz, co to jest prowler albo sled? Na pewno, co? Jeszcze raz, bo... Prowler albo sled. To są saneczki takie do pchania albo ciągnięcia. I też masz ruch wyłącznie koncentryczny i robisz na tym po prostu tak zwane cardio, ale tak interwałowo raczej. Minutę na przykład napieprzasz z ciężarem i to bardzo podnosi hormon wzrostu. Naturalny. I ja póki coś takiego dodawałem na koniec treningu, to się autentycznie lepiej regenerowałem. Nie dodawałem, gorzej się regenerowałem. Nawet jak codziennie robiłem całe ciało, jak robiłem weightlifterskie treningi, dodawałem sobie takie coś, tylko że w warunkach publicznych siłowni nie było sledów, nie było prowlerów, a jakbym coś takiego kupił, to by mi wyrzucili to z siłowni, bo jakieś dywanu by trzeba było, żeby po tym jeździć, a nie śliskiej takiej posadzki. Więc wymyśliłem sobie, że trzeba wejść na treadmill, tak, czyli bieżnię elektryczną, i wyłączyć prąd. Okej. Okay. Czyli po prostu ty pchasz silnik. No. Coś jak te perpetuum mobile, tak? Tylko, że z niewolnikiem w środku. No. Komisiem taki. No jak Conan przecież on pchał ten kurde, tak mi się to widziałeś w filmach Conan. Tak, no potem tego zrobili Conan Strongmana Conan Willis zrobili, co nie? Może i tak, ale w każdym razie pchasz tą bieżnię elektryczną, nie musisz jej z wtyczki wyciągać, po prostu nie włączasz guzika, żeby się zatrzymał ruch. Chwytasz to, nadal ci czyta twoje bicie serca na przykład, nie? Nadal ci ten ktoś czytuje na tych czujnikach, ale nic nie programujesz prędkości, tylko po prostu pchasz. I ten silniczek tam, wiesz, czym większy szybkość pchania, tym większy opór wystawia na bieżnię. I kazałem temu gościowi od 10 kilometrów i 7 boleści, żeby 20 sekund pchał bieżnie, 40 sekund odpoczął, 20 sekund pchał bieżnie, 40 sekund odpoczął i 20 sekund pchał bieżnie. Tylko powiedziałem mu, że jedna sprawa, jak zobaczysz, że się opierdala, że się angażujesz w 100%, to nie ma mowy, że zostaniesz zniszczony kondycyjnie. On to wiesz, wziął na honor swój taki, nie? No,
ego miał straszne, ten gościu. Wskoczył na tubieżnię i rzeczywiście zapierdala 20 sekund, nie? I mówię, nic z tego, nic nie gadaj, odpoczywaj, oddychaj 40 sekund. Drugie zrobił, o, chyba zaczynam rozumieć, o co chodzi. Trzeci zrobił, 20 sekund, pożegnał się i teraz co dalej? Straciłem z nim zupełnie kontakt, tak? Telefonu już nigdy nie odebrał, SMS-a nie odpisał, maila nie odpisał. Prawdopodobnie gdzieś 10 kilometrów za Manchester się przeniósł. Oj. Bo no już na siłowni go nie było. Oj. Upokorzył się. Nie spodobało mu się ewidentnie. Ale zobacz, gdyby on wdrożył taki trening dodatkowy do swojego 10 kilometrów biegania, to poprawiłby go. Wyszedł VO2 max, czyli współczynnik, wiesz, absorpcji i wykorzystania tlenu, i co prawda mu to nie pomogło diametralnie w technice biegu na 10 km czy w czymś innym, tak, ale troszeczkę inne włókno mięśniowe by sobie jeszcze poprawił, okej. Gdzieś tam by jednak w tle te lepsze zdolności transportowe krwi by pomogły. Czyli taki trening na przykład powoduje, że twoje serducho lepiej pracuje, twoja krew lepiej przenosi krew, przenosi tlen, usuwa dwutlen węgla, ale niekoniecznie twoje mięśnie akurat będą dobre do danego sportu, czyli na przykład do zapasów, do boksowania. Czyli jeżeli ktoś biega, to nie musi być bokserem od razu. Na boks nie przyniesie, ale pomoże, tak? Wiadomo, każdy bokser, który tylko biega, no to nie jest bokser, no to jest biegacz. Wiadomo. Musi jeszcze coś robić. I tak samo jak kulturysta by stosował taką metodę, na przykład robiąc, nie wiem, owód śmierci. Owód śmierci to jest coś takiego, że robisz 4 ćwiczenia złożone, jeden po drugim, po 10 powtórzeń. Takim owodem śmierci kiedyś zawodnika sumo do sześciopaka doprowadziłem w 7 miesięcy. Ładnie. Ale dla kulturysty to raczej by nie padło, ci powiem. Nie, bo by... On, wiesz co... To jest Wojtek Cieplicki, może kojarzysz takiego. I Wojtek wytrenował kilku chłopaków na Mistrzostwa Świata w kulturystyce też. Używając mniej więcej zmodyfikowanej metodologii z tego, co ja go trenowałem, nie? W każdym razie on był zawodnikiem sumo w tym, tak? To lata temu było. I teraz... Owód śmierci to jest coś takiego, na przykład wyciskasz, robisz 10 przysiadów, 10 wyciśnięć leżąc, 10 martwych ciągów i 10 wyciśnięć nad głowę. Coś takiego. Może jeszcze 10 podciągnięć na drąż, jeżeli chcesz w ogóle się skartkować. 2 minuty przerwy i znowu. 2 minuty przerwy i znowu. I tak 4 razy masz zadanie to zrobić. No i bardzo mało kto to przeżywa bez żywienia. Ja też tak ćwiczyłem, bardzo... To był jedyny trening, na którym łapa mi rosła, pomimo że waga malała. To był tak silny wyrzut hormonów, ja wtedy naturalem byłem, że po prostu łapa rosła, kiedy mi waga malała. I to wycinało bardzo szybko też, a kondycja była niezniszczalna. I teraz z takiej niezniszczalnej kondycji, z owodu śmierci, mam bardzo wysoki VO2 max, jednak gdybym miał zacząć biegać teraz, moje serducho byłoby nie do zajechania, moje płuca też, ale moje nogi, moje łydki by pewnie nie wytrzymały tego biegu, gdyż ja w tym treningu nie uwzględniałem biegania. Więc ale gdyby uwzględniać bieganie, to by było super. Jeżeli chodzi o twoje układy energetyczne, zajebiście. Także wiesz, to jest świetne dla zapaśników, świetne w ogóle dla każdego, kto potrzebuje tlenu, kto potrzebuje spalania tłuszczu. Ale ja powiem tak, że mimo tej świetności całej, to jak zrobisz taki obwód, to musisz zastosować ciężary rzędu 75% maksa. A, żeby to naprawdę poczuć. Czyli takie ten RM, nie? Tak, to musi być ciężar, który jest adekwatny do tego, co możesz zrobić w normalnej serii 10 powtórzeń, a nie, ponieważ to jest obwód, to ja sobie zastosuję 20% ciężaru, bo tak ludzie trening obwodowy robią. Nie, trening obwodowy spróbuj zrobić 4 ćwiczeń, gdzie full body masz pokryte, ale ciężar jest adekwatny do powtórzeń, a nie jest jakiś tam, wiesz, 20% czy 10% maksa, bo tak ludzie obwodówki sobie robią. I one nic nie dają, one tylko rozgrzewają się.
A takie coś to jest maksymalny hardcore. Teraz, jeżeli weźmiesz na ten sam mięsień 3-4 ćwiczenia, to masz super dobrego boosta do hipertrofii z kolei i docierasz do włókienek mięśniowych, które nie były rekrutowane być może nigdy nawet. No i myślę, że tym aspektem i nową ciekawostką będzie dobrze zakończyć. Na dole oczywiście macie podlinkowany kanał Andrzeja. Pewna informacja zaraz będzie dodana przed filmem, ale to już sam. Zresztą Andrzej też to zaraz potwierdzi, że tak to nazwę, ale to już na priv. Będziecie oczywiście pierwsi, żeby się wszystkiego dowiedzieć. Także dziękuję wam wszystkim, dziękuję tobie szczególnie za poświęcony czas ponownie i mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem. No, na razie.